Proszę, przedstaw się. Nazywam się Jerzy Gniazdowski. W firmie Haulotte Polska pracuję od 16 lat. Jestem mobilnym technikiem serwisu. Na interwencję jeżdżę tym oto samochodem, przy którym stoję. Jest on podstawowym narzędziem pracy, aby dojechać do klienta i na interwencję. Jakie są Twoje doświadczenia? Moje wykształcenie jest to mechanik samochodowy. Moją pasją i hobby jest motoryzacja i mechanika. W poprzednich pracach pracowałem w serwisach samochodowych. Czy uważasz, że bycie komunikatywnym jest istotną cechą w Twoim rodzaju pracy? Tak. Komunikacja w moim zawodzie, w mojej wykonywanej pracy jest bardzo istotna, ponieważ przez dobrą komunikację możemy się dogadać z klientem, ewentualnie z użytkownikiem maszyny, co do problemów, jakie występują z naszymi maszynami. Jakie znaczenie mają relacje w Twojej pracy? Relacje między koleżankami i kolegami w mojej pracy są bardzo ważne, dlatego że wpływają one na atmosferę w pracy. Przy dobrej atmosferze pracuje się całkiem lepiej. Można się pośmiać. Praca nie jest stresująca. Jakie było najbardziej niezwykłe miejsce, w którym musiałeś pracować? Moim zdaniem najniezwyklejsze miejsce, w którym interwencję musiałem przeprowadzić, była to interwencja na rzece. Maszyna znajdowała się na barce i akurat w tym momencie była strasznie wysoka woda i były problemy z dotarciem do niej. Także to była... Maszyna oczywiście pracowała pod mostem i no bardzo ciężko było. Drugą taką niezwykłą naprawę dokonałem w podziemiach. Trzy piętra bodajże pod ziemią przy temperaturze minus 20 stopni w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Jak opisałbyś firmę Haulotte w kilku słowach? Firma Haulotte to fajne miejsce do pracy. Pracują fajni pracownicy, fajne koleżanki, fajni koledzy. Mam ciekawą pracę, codziennie mam inne wyzwania, inne naprawy, inne maszyny. Także jestem zadowolony, z czego wynika, że spędziłem tu już w niej 16 lat i nie zamierzam na razie zmieniać pracy.